Cześć, witam wszystkich na kanale Riser, w grze Ark, Survival Evolved. Dzisiaj, moi drodzy, kolejne budowanie. Trochę się ostatnio wkurzyłem, a nawet bardzo, na to, że tych mamutów się nie udało oswoić. No bo po prostu one są mi tam potrzebne, dlatego dzisiaj idę swoim mamutem. Mam na sobie 2000 narkotyku, bo dzisiaj będzie tam masowe oswajanie stegozaurów. Jeżeli będzie, to brontozaurów, jeżeli będzie dużo, no mamuty oczywiście, na pewno przynajmniej dwa. Jeżeli będą jakieś T-Rexy, to T-Rex na 40 levelach około, tak żeby tą bazę tam zapełnić takimi dużymi dinozaurami. Także tutaj dzisiaj będzie bardzo dużo roboty przede mną. Mam nadzieję, że uda mi się tam jakoś bezpiecznie dojść z tym mamutem, że on pozbiera tam tą trawę, która mnie strasznie irytuje, bo naprawdę to nie fajnie wygląda, takie zarośnięte te chaszcze. Nie widać tych fundamentów, jak się stawia itp. itd. Dlatego dzisiaj będziemy rozbudowywać mury. Najpierw pozbieram sobie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo drewna. Taki jest plan na dzisiaj. Weźmiemy sobie to jajko. Nie wiem, jak mamut sobie radzi z brontozaurami. Już tutaj się zobaczy, na mnie szykują. Dzisiaj na pewno będę zbierał bardzo dużo drewna, no i później też kamienia. Najpierw wyczyszczę całą tą miejscóweczkę z drewna. Chciałbym zebrać tak 3 szafy drewna minimum dzisiaj. I o kurde, nie wiem, czy to jest wykonalne, ale z 5 szaf. Z 5 szaf kamienia. 5 szaf kamienia raczej nie dam rady. Nie wiem, czy uda mi się, ale po drodze chciałbym też zgarnąć ankilo moje. Zobaczcie, jest małpa. A tak szukałem. Moje ankilo, żeby do tej bazy już nowej je przetransportować, ale to w międzyczasie. Także zobaczymy. Może też zniszczę tamtą bazę, to w jakieś tam surowce zgarnę, zobaczymy. Także dobra, ja idę dalej sobie do tej bazy naszej. Zacznę tam przygotowywać się do tego oswajania. Was zapraszam bardzo serdecznie, zaraz się widzimy. Dobrze, wiecie, co udało się dojść. Jest co prawda noc, ale mam nadzieję, że widzicie tutaj wszystko, co się dzieje. No i zaczniemy szybciutko oswajać. O, zobaczcie, jest ptera, no to może nawet takiego pteraska byśmy strzelili. Tylko skuszy to ja go prawdopodobnie zabiję, jeżeli ma mały level, dlatego zacznijmy tutaj od tego stegozaura. Panie stegozaur, jak tam? 32 level. Możemy zacząć coś tutaj. Jest rano, więc mogę się tutaj przejęzyczać często. Panie, śpi. O, tutaj bym cię zaprosił. No tam bym nie sieknął, to bym spadł. Dobra, bardzo ładnie pan wylądowałeś. One mają dużo torpora, więc się nie musimy martwić. Najpierw wszystkie spróbuję tutaj polurować, a później dopiero... Gdzieś tutaj był jeszcze jakiś, czekajcie, tutaj mamy mamuta. To mamuta, nie wiem, czy mamut przejdzie tutaj. Czekajcie, możemy, o, tak o, sprawdzić szybciutko. No, nie można sprawdzić. Dajmy mu tak mało damage'a w nogę. I zobaczmy, czy on przejdzie tędy. Możliwe, ale... Ale chyba nie jednak. Chyba, kurczę, muszę go... O, no, jedna noga, dawaj. Dawaj, chodź. No to będziemy musieli go inaczej zlurować, na oko. Co prawda to taki pistowaty jest mamut. No ale będę potrzebował kilka mamutów. Także lurujemy wszystko. Jeszcze tutaj tego stegozaura też chyba zgarnę przy okazji. Przydałby się mamut taki na 50, tak jak wtedy oswajałem. To byłby idealny. No i przestań mi tutaj... O, proszę, jaki agresywny pan kolega. Coś się tutaj nie podoba. 50 idealny czas, tak? Idealny czas oswajania, mniej więcej 6 godzin. No i tyle tutaj, co tam się dzieje. Co, straciłeś zainteresowanie mną? Czy się zlogowałeś, paruwo ty?
jest zablokowany na tym drzewie. Ojej. Wiecie co, bo on mi sieknie. A ja wylecę. No i dobra. No właśnie, widzicie, prawie tutaj się bym wysypał. No i zrobimy dzisiaj bramę, bo mam inny pomysł już na te mury. Także dzisiaj postawimy... O, i tam jest też T-Rex. Jaki level? 48, no to bardzo ładnie. Słuchajcie, dzisiaj może być tutaj porządnie dość. Już zaczynajmy tutaj okładać. Jeszcze jedna strzała, czy tam ze dwie może. No i dobrze, dobranoc. Mamy kolejnego mamuta, mamy z tego zaura. Bierzemy tego... O, tutaj takiego chcecie? Na razie nie, później, bo one mają mało torpora, a ja tutaj muszę polurować. Dlatego dobra, tego T-Rexa gdybym tam mógł... chyba do niego nie dostrzelę, coś mi się tak wydaje. Chyba do niego nie dostrzelę. Ciekawe, czy on przejdzie przez te mury. Mamut nie mógł. Mamut. No zaraz zobaczymy, czekajcie, dawaj go. Dawaj go. A to female był, czy male? Bo... co tutaj jest? Female, no to w ogóle by było bombowo. Z tym, że ja chyba nie utrzymałem. Kurczę, teraz nie trafiłem. Aha, tutaj są dwa. Dobrze, no to sprawdźmy. Kurczę, no. Sierp mi się wyjął. Czekajcie. 8 mail i 48. No to 8 to nie chcę. Myślę, że dostał. Zobaczymy, czy on złapie agro. Na pewno łapie już ten 8. No dobra, to weźmy go też. No on tutaj będzie jadł wszystko, co jest po drodze. O kurde. Słuchajcie, dwa mnie gonią. O kurde. O, help me. Dobra. Ciśniemy go. Maniek, ty tutaj przeżyjesz. Jakieś szybkie ataki zadaje. Ważne, żeby tamtego mamuta nie atakował. Dobra, dużo już tych strzał poszło. Dobrze, dobranoc. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Zaraz lurujemy tego kolejnego, ale tym razem troszkę inaczej, bo ja go nie mogę tankować, a on teraz na pewno tutaj na tym z tego zał, żeby się zatrzymał, dlatego myślę, że tutaj Mańka postawimy bliżej. I w ten sposób spróbujemy, żeby on też na Mańku się zaagrował. No i dobra, to jest taka, myślę, ok, miejscóweczka. No dzisiaj będzie masowe. Jeszcze teraz ze dwa mamuty by się przydało zaraz. Tamtego z tego zaura, co już tutaj jest. I od razu postawię bramę, żeby tutaj już nie mogło nic wchodzić. Ja muszę zaraz pozbierać też mięso. No mięso niestety... A może w sumie i tym, i... T-Rexem. Co on tam robi? Ktoś tam jeszcze kończy posiłek swój chyba, co? Możemy już do niego zacząć strzelać, bo ile tych strzał pójdzie? Z 10? Coś on tam długo. Może jakiś ankilo. Ten 8 to w sumie nie wiem, po co mi jest. No, ale będzie fajnie wyglądać, może jak będzie więcej takich T-Rexów. Co on tam robi? A może ja jestem za daleko? No chodź. Hm.
No i co, teraz zawrotkę robi, czy idzie tutaj? No on coś tam je, jakiegoś... Tutaj tego pteranodona wystraszył. Panie, no chodź pan. Nie chcę cię już uśpić tutaj w takim momencie. A on mi wiem co robi, on mi atakuje mury. On mi po prostu atakuje mury. No i dobra, mamy go. Dobra. Przetrwanie. Dobrze, Maniek, spisz się, proszę. No i trochę tam na tego z tego idzie. Dobra, i z tego zaur niestety zginie. Źle postawiłem tego Mańka. O. Dobra. O kurde, ty Maniek ma mało życia. Wiecie, jak mi Maniek się wysypie, to będzie najgorsze w życiu, co mnie spotka. Maniek, ile masz życia? Kurde, ale że wiecie co? Niedobrze zrobiłem. Za bardzo go poświęciłem, także to już by było na tyle, jeżeli chodzi o tankowanie Mańkiem. Bo przesadziłem teraz, naprawdę przesadziłem. No i mamy laga jakiegoś, tutaj skorpion jest. Przesadziłem z tym Mańkiem. Tutaj mamy kolejnego mamuta. To jest jakiś taki... Dobra, Maniek, ty sobie tutaj będziesz musiał odpocząć, ja cię będę musiał jakoś zaraz wyleczyć. Muszę cię wziąć tutaj za te mury. No i zobaczmy tego tutaj. No trochę życia stracił, ale nie jest jakoś tam bardzo tragicznie. Dobra, Mańkę trzeba przeprowadzić naokoło. Mańkę trzeba tutaj wziąć naokoło. Niestety, dobra, wiecie co, pauza i zaraz do was wrócę. Dobrze, słuchajcie, już tutaj roślinożerni są nakarmieni, ale jeszcze teraz w międzyczasie zrobię te bramy i pójdziemy zbierać mięso dla mięsożernych. Dobrze, weźmy tutaj sobie kamień, nie pamiętam ile tego potrzeba. Muszę zrobić dwie duże bramy i dwie małe. Dobrze, zróbmy jedną. I czego nam brakuje? Kamienia trochę. Tutaj to powinno starczyć. Dobrze, robimy kolejną. Kolejne drzwi i teraz 3 do takich, czyli 60. Potrzebuję więcej drewna i więcej kamienia. Drewno mam tutaj, dobra, to bierzemy od razu. Dobra, tyle chyba starczy. No i kamień mi się już, słuchajcie, kończy. Tyle, pozbierałem tego kamienia, naprawdę. Naprawdę, naprawdę. Dobrze, raz, dwa, trzy. Dobrze, robimy 3. Myślę, że tutaj całkiem nieźle dzisiaj pójdzie, że dzisiaj to raczej nie poginą te pierdółki oswajane. Jeszcze raptora na 104 oswajam, bo akurat się tutaj zjawił, więc skorzystam z niego, wykorzystam go. Dobrze, no i pewnie może chcecie zobaczyć, jak bramę się stawia, więc postawimy kolejne bramy. Tutaj mamy pierwszą. Te argentiwy są takie, kurcze, że mnie... Trochę irytują, denerwują, bo z nimi to nigdy nie wiadomo. Czekajcie, weźmiemy sobie tutaj i tutaj. 6. Dobrze, stawiamy bramę. Dobrze, mamy pin wpisany. Słuchajcie, pin to nie jest 5-5-5, jak wy myślicie, bo ja wpisuję po prostu na klawiaturze. Także ogarnijcie się trochę, bo to jest wręcz śmieszne, że myśleliście, że taki mogę mieć pin. Dobra, zabiję tą argentivę. Chodź tu.
Dobra, mam pomysł. Headshot. Nie mam wody i jest problem właśnie. Co, nie trafiłem? Jest problem z wodą, słuchajcie, jest problem z wodą, bo nie mam jak się dostać do tej wody. I spać. No i dobranoc. Nie będę jej oswajał, bo nie widzę sensu. Dobrze, postawmy tutaj tą bramę. Dobra, tutaj chyba trzeba będzie coś... Zobaczymy, co tutaj wymyśleć. Dobrze. Jeszcze tutaj. O kurde, ale się straszyłem. No powiem wam, że mnie wystraszył chłopaczyna. Za takie coś... Śmierć. Dobrze, idziemy dalej. No muszę po tą wodę skoczyć, cholera. No właśnie, no i dzięki temu, że miałem ptaszora, to mogłem sobie latać. Bo tutaj woda, no tu jest strasznie gorąco i tutaj woda co chwila schodzi. Może... Coś tutaj lata. Może jakbym zmienił... Zobaczcie, jak tutaj to spajanie. No jakoś tam powolutku, ale idzie. Może jakbym zmienił armor, to by mi tak nie schodziło, bo on po prostu się przygrzewa w tym armorze flakowym zbroi tej płytowej. Dobra, stawiamy. Dobrze. Nie wiem, czy ta brama tam dobrze jest postawiona. Coś mi się tam nie podoba, wiecie. Trzeba będzie sprawdzić, czy one mogą przez nią przejść. No i 7. Dobrze, mamy wszystko, jest przygotowane. Dealer chyba nie da plamy. No dobrze, moi drodzy, to ja idę po mięso dla mięsożernych. Wrócę do was za chwilę z update'em, zacznę zbierać tutaj drewno i tak dalej, także byryby. Dobra, słuchajcie, jest sytuacja taka, że jest po prostu alfa. Tak jak wam mówiłem, tutaj często się respią alfy. Spróbuję go zabić tym moim... Paleronem, ale no nie wiem jak to pójdzie, on jest jeszcze słaby. Ale spróbujmy, nie wiem, a kurczę, nie sprawdziłem jaki level ma ten Raptor. Ale znaczy nie powinno być chyba problemu, tak mi się wydaje. On ma 500 damage'a ten mój T-Rex. Ale zobaczcie, już nie mam staminy, a on jeszcze nie ma chyba ład z krwi. Nie, dobra, już się zaczynają. Także nie, wiecie co, tak nie wiedziałem w sumie jak ta walka przebiegnie. Ale myślę, że to jest mały level tego raptorka. No i wiecie co, szkoda. Szkoda naprawdę duża, bo przed chwilą wrzuciłem mięso dla mięsożernych, a tak to bym wrzucił, zobaczcie, od razu 20 prime meat'a do takiego jednego i na przykład ten raptor to by się już w połowie oswoił, także szkoda. No, zobaczcie tutaj. Aha, to teraz jesz, no to kurde zajebiście. No bo on był pusty, dlatego on zjadł. A szybciutko tutaj coś trzeba przemać. Dobra, i szybko tak. Ale żem odjebał. Maniek. Maniek. Często o tym zapominam. Często o tym zapominam. Już właśnie idę na jakąś alfę. No i niestety jestem głodny, tak? Bez mięsa idę zwykłego, no i później tak to się kończy, że tutaj nie ma. Zobaczmy ile leveli mu wpadło. Który level miał? Kurczę, nie sprawdziłem. No, 3 levele, więc całkiem spoko. Równo 3 levele. Więc fajnie wpadło. Tutaj ten mini będę mu dodawał. No i dobrze, z update'ów to tyle. Ja zacznę zbierać już te drewno, bo tutaj jestem w zasadzie do tego przygotowany. Dobrze by było zrobić no jakąś wodę, tak? No tutaj doprowadzić kilka tych rurek z dołu by się przydało, ale jakoś tak mi się nie chce. No zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. Czy przejdę? Przejechać. O, już byłeś, come on. Przechodź. Dobrze, słuchajcie, za chwilę do was wrócę z jakimś update'em. Tak, czas na update. Zobaczcie ile tutaj, jak tutaj już czyściutko jest. Wyczyściłem naprawdę dużo, mam 2,5 szafy drewna.
Plan jest taki, żeby było 3 szafy drewna i wtedy wrócę już mańkiem z powrotem na chatę. Jeżeli chodzi o spajanie, to jest całkiem nieźle. Zobaczcie, tutaj już się kończy. Tutaj też. Tutaj to pewnie, tak, tutaj też się kończy. Tutaj jakaś taka połowa, no troszkę 2/3. Raptor zaraz koniec. I tutaj pewnie jest co z połowa. Tak, tutaj nawet niecała połowa. No i jeszcze tutaj jeden mamut. Też niecała połowa. No niestety... Obok jest Karno Alfa i ja tak nie wiem, czym mogę go zabić, bo w sumie nie mam takiego dinozaura. No zależy, jaki on ma level. Jeżeli ma jakiś 40 plus, to nie wiem, czy Baleron sobie z nim poradzi, szczerze mówiąc. Pamiętam, jak wtedy biłem mojego pierwszego Karno Alfa, no i tam było dość niebezpiecznie. To prawie mi ten mój T-Rex zginął, który miał setny level. No ale tutaj mam 600% damage'a. Bardzo mało staminy i 2200 HP. Wtedy chyba tamten T-Rex miał z 800% damage'a, więc dużo więcej. O, zobaczcie, tam jest. Zobaczmy, jaki to jest level. 36. Nie wiem, no kurczę, nie wiem, co o tym myśleć, wiecie co? Najchętniej to ja bym go zwabił tak, żeby on się gdzieś tutaj nam zbagował. No i z tej kuszy do niego bym postrzelał, bo zobaczcie, no ja mam tą kuszę wypasioną, 240 strzał udało mi się tutaj zabrać. Także no nie wiem, czekajcie, przejdziemy może gdzieś tutaj na górę. I on może nie będzie w stanie przejść, no nie wiem. Ryzykowne, prawda, troszkę, ale zobaczymy, no zobaczymy, zobaczymy, zaraz. Także zabijemy tego Karnosa. No widzicie, jaką sobie miejscowy wybrałem. Całkiem przyjemna. Tutaj będzie co chwilę jakiś atak na tą bazę. No nie wiem, wiecie co, no, wszędzie teraz w zasadzie. No zobaczcie, tu jest taka w sumie miejscóweczka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W zasadzie... Nie wiem, co się stanie, jak zaatakuje Alfa. Ten T-Rex. Nie wiem, czy tutaj te strzały dojdą do tego Alfa Karno. Spróbujemy go wyczuć, spróbujemy go jakoś tak zaatakować, żeby on widział, że ja tu jestem. Chyba póki co jeszcze nie dostał. Kurczę, no żebym miał karabin, to wtedy bym na pewno wiedział, że trafię. Może jestem troszkę za daleko, co? Ale miejscówka byłaby dobra. Tutaj zobaczcie, on by nie przyszedł chyba. Czy tam wyżej mogę? Nie, to nie mogę. No szkoda, żeby tutaj się wysypać. Kurczę, no jak to zrobić? Dobra, wiecie co, zapauzuję, bo tutaj to troszeczkę chyba potrwa, ale już jak będę miał sposób, to odpauzuję. Dobra, wiecie co, zrobię prawdopodobnie głupio, ale spróbuję do niego po prostu strzelać z T-Rexa. Czekaj, zmienię tą lepszą kuszę. No i powiem wam, że nie wiem, czy on dostaje, czy nie dostaje. Czy jestem na przykład za daleko, żeby on... Żeby on się na mnie przerzucił, czy nie? Zobaczcie, że on nawet nie atakuje tych brontozaurów. A chyba powinien. Teraz dostał na stówę. A ja marnuję durability kuszy. Dobra, jak to robimy? No trochę tam mi psuje, kurczę, tam się oswajają. No dobra, zobaczymy. Czekajcie, zobaczymy, co tutaj będzie. Pójdę do niego na tym T-Rexie. Nie wiem, czemu on brontozaurów nie atakuje. To mnie troszeczkę tutaj zastanawia. Dobra, jedziemy. Najlepiej oczywiście byłoby w maskę, ale... już trudno.
nie pomagajmy mu zabić tego zaura. Przed chwilą mnie właśnie trzy T-Rexy zaatakowały jednocześnie, w takiej grupie były. No i to mnie właśnie troszkę zastanowiło. Zobaczcie, zabiłem z tego zaura. No, troszkę chociaż pomogę sobie tą kuszą. Ale zaraz on mnie tutaj zacznie atakować na pewno. Chyba, że jeszcze na Ankylo się przerzuci. O, super, dzięki Bronek, że mi zasłaniasz. Nie wiem, czy nie zaatakowałem przypadkiem tego brontozaura, ale chyba nie. Jak tam sytuacja wygląda, powiedzcie. Wydaje mi się, że on już miał tutaj plamy krwi, ale chyba nie, może. Chyba nie, dobra, jeszcze brontozaur mi pomoże. Ale on się jeszcze dobrze trzyma. Strzelam z tej gorszej kuszy cały czas, no dobra. Szkoda, że nie streamuję, byście mi napisali. Tak jakby to, nie wiem, nie ma plam krwi. Po strzale, jakby nie wchodziło. Nie wiem, o co chodzi. Musi wchodzić. Szkoda, że nie w machę, no ale nie widzę akurat. Jak będzie już tam jakaś krew na nim, to wtedy uderzamy T-Rexem, bo i tak fajnie właśnie go dobić. On dostanie kilka leveli. Co tu się stało? Co ja tego zabiłem? Znaczy zaatakowałem? Dobra, szybko go tutaj dziobniemy. Zobaczcie, on długo tego brontozaura bił, chociaż w sumie już nie żyje. Chyba. Więc nie wiem. Dobra, szybko tutaj zgarniemy. No bo tam mi się też oswajają, kurczę, no. Co ty robisz, panie kolego? Jezu, długo będzie trwała ta walka, wiecie co? To tak troszkę żałośnie to wygląda. Nie no, kurde, no i czemu on mnie atakuje, powiedzcie? Czy dlatego, że jest alfa w pobliżu? Możliwe. Zobaczcie, a pójdę sobie tutaj na tą górkę i zobaczymy wtedy, co to będzie. Dobra, pauza. No i dobra, idzie na mnie, zobaczymy zaraz, czy on tutaj dojdzie. Chyba nie, on tutaj najpierw tego... Wsiadaj. Dobra, jedziemy. On już chyba ma te plamy. No i dobra, zobaczymy, jak tutaj pójdzie nam. Teraz to się zbagował akurat, kurczę, jak ja już zsiadłem. Znaczy wsiadłem w sumie. Tu nie ma czasu, kurczę. A trzeba zabić go. No zobaczcie, nie ma jeszcze tych plam. O, już są. Dobra, jakieś tam pierwsze się pojawiły. No i dobra, mamy go. Kurde, i zjadł go. Widzicie, nie można tak zostawiać. No ale dobrze, i tak nic nie miał, bo... zadałem mu jeden cios za dużo i nie wiem, czy to jest różnica w tym locie, czy nie jest, ale tam jakaś czapka tylko była. Także słuchajcie, no zobaczymy, tylko szybko wam pokażę, co tutaj spadło z niego. No, czapka i nic więcej. I levele. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... 5 leveli, więc bardzo ładnie. Dobrze, ja zapauzuję i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Przykra wiadomość, słuchajcie. Mopishon nie żyje. Puściłem go na Enable Wandering.
No i on chyba spadł tutaj. No ja nawet zapomniałem o tym. No ale on musiał spaść, bo nie mógł wyjść stamtąd. Po prostu zleciał z tej skały. No i niestety wypad się wyłożył na cyce i lipa, no. Szkoda małpiszonka, bo swajałem go tam 40 minut. No ale zobaczymy, może uda się zdobyć jakieś kibelsy. No małpy są naprawdę beznadziejne, jeżeli chodzi o ten fiber. Moim zdaniem to jest głupota jakaś. Znaczy pewnie jeszcze wejdzie jakiś update polepszający te małpy, ale póki co to jest naprawdę gra nie warta świeczki, jeżeli chodzi o ich oswajanie, bo szybciej się zbiera siklem. Są też wolne, mają mało życia, poza tym trzeba je wypuścić luźno, a one są słabe, także lipa, 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 lipa. Dobra, ja wracam do budowania, mam już 6000 drewna i około 2000 kamienia, także niedługo już zacznę budować. Zrobimy dzisiaj, mam nadzieję, dwa rzędy muru, także bryby. Dobra, słuchajcie, pokażę wam teraz, jak się przepierdala hajs i ogólnie to, co zrobiłem w około 6 godzin zbierałem to, co tutaj mam. Mogłem troszkę więcej zebrać, ale robiłem też inne rzeczy, między innymi oswajanie. Są dwa nowe mamuty już oswojone, dwa nowe z tego, dwa nowe T-Rexy. Tutaj jeden się zaraz kończy, zobaczcie, już tutaj mu niewiele zostało. No, także tutaj codziennie będę oswajał prawdopodobnie dwa T-Rexy, jeden, dwa jakieś mamuty, także tutaj będzie w tej bazie naprawdę bardzo dużo dinozaurów. No bo po prostu to jest wygodne, tak? Ja mogę je zostawić na pół godziny i nic im się nie stanie. No może pół godziny to przesada, no ale 20 minut i one sobie przejdą przez bramę. Właśnie jeszcze tutaj gdzieś jedną bramę postawię, bo jednak przydaje się tutaj wychodzenie. Zniszczyłem już trochę fundamentów tam z przodu, więc widzicie, tutaj drzewa się fajnie zrespiły i skały, także tutaj będzie fajnie. Później jeszcze jak zrobimy ten mur, to jeszcze będzie troszeczkę bliżej będą te drzewa i moim zdaniem to fajnie będzie wyglądało. No ale dobra, przejdźmy tutaj do robienia tego wszystkiego. Około 4000 kamieni, nie, 6000 kamienia i około 9000 drewna, słuchajcie. Teraz właśnie będę to przepierdzielał. Jedna ściana to jest 40 kamienia, 20 drewna, 15 strzechy. Pewnie strzechy mi zabraknie, bo mam tylko jedną szafę, czyli około 3000. Dobrze, weźmy 3. No i weźmy kamień i jedziemy. I jedziemy, słuchajcie, będzie hardcore. Będzie hardkorowo. Jakby to powiedział Koksu. Z tego zrobię ile? 100 ścian około, tak? Nie, więcej ścian. No, starczy tylko na jeden rząd, cholera, na drugi rząd nie starczy. No ale zobaczymy. No dzisiaj jeszcze zdążę zrobić, bo jest 16, ja zacząłem mniej więcej o 10, w pół do 10. Także jeszcze ze 2 godziny mam, więc może uda się zrobić trzeci rząd, a w następnym odcinku byśmy zrobili jeden rząd, ten taki z kolcami. Czekajcie, bo tutaj mi się skończyło. Zaraz wam tutaj dopowiem. Dobra, taki z kolcami. Aczkolwiek tym razem zrobimy sobie kolce drewniane na początku, bo musiałbym zrobić około 100 sztuk kolców metalowych, a to oznacza, że potrzebowałbym 5000 metalu, bo one są naprawdę drogie. Także musicie mi wybaczyć, ale jeszcze nie będzie tych kolców zrobionych, ale one będą wkrótce. Najpierw zrobimy tutaj wszystko dookoła, tak jak być powinno. W sumie nawet bazy jeszcze nie ma, tak? Bo tutaj jest tylko chatka ze skrzynkami i to w sumie tyle. No i zobaczcie, już nie mam połowy tych zapasów, które tutaj nazbierałem. Cały dzień. Katastrofa, wiecie co, masakra, jak to człowiek cały dzień zbiera. Zobaczcie, jak mi level idzie. Już mam, zobaczcie, ile mam expa. Mam 120 tysięcy prawie. Mam 76 level. Niedługo będzie znowu maksymalny, bo oni tutaj zwiększyli ten limit. Najpierw napisali, że 77, a później, nie wiem, czy przez błąd, czy nie, ale później pisali, że jednak 80, także nie wiem, no zobaczymy, jak to wejdzie, ale myślę, że bardziej 77, no bo ten 80 to chyba ktoś tam przesadził. Ale przepierdzielam hajs. I nie ma kamienia. Ból dupy.
Maniak już jest w domu, ja tutaj przyleciałem sobie teraz Argentivą, Viserionem. On z nim się fajnie zbiera ten kamień, bo pakujemy na niego, on ma prawie 1000 kapa, pakujemy na niego, lecimy, odstawiamy i tak dalej, i tak dalej. Także to jest fajne. Oczywiście najlepiej byłoby budować, drewniane buduje się nie wiem ile szybciej, no 100 razy szybciej, bo możemy od razu na mamucie budować, a niestety tutaj potrzebujemy i drewna i kamienia, dlatego nie mogę budować od razu podczas wydobywania, tylko muszę je najpierw do bazy przywieźć, a dopiero później mogę je mieszać, tak, ze sobą, żeby tak jak tutaj dobierać sobie potrzebne rzeczy. Jak już 120 ścian wyjdzie, więc jeden rząd tylko. Nie wiem, chcecie, żebym... niektóre osoby piszą, że chcecie, żebym pokazał wam sam efekt cały, tak? Więc nie wiem, jak mam to zrobić, naprawdę. Nie wiem, jak mam wam pokazać jakby cały ten... nie efekt, tylko źle powiedziałem. Nie efekt, tylko ten czas poświęcony na zbieranie tego. No jak ja mam wam zrobić film z 6 godzin? No muszę przecież pauzować te filmy, no bo inaczej nie ma opcji. No totalnie nie widzę. Nie widzę sposobu, jakby to mogło być zrobione. Dobra, kamień się znowu skończył. Także wybaczcie, no pokazuję wam efekt stawiania tych ścian przynajmniej, tak? No zobaczcie, już ten film ma tyle czasu. Więc jak ja miałbym się zmieścić czasowo? Dobra, mamy 100. Mamy 100, ale to jeszcze za mało. Potrzebuję, Jezu, wiecie co, ja potrzebuję około 1000 tych ścian, żeby ta baza wyglądała tak, jak ja sobie tutaj to wszystko zaplanowałem. Także nie wiem, czy to w ogóle będzie wykonalne. Zróbmy tą bramę jeszcze. Nie mam surowców, tak, czegoś mi tu będzie brakowało. Będzie mi brakowało kamienia. Dobra. I mogę, czy nie mogę? Nie, czegoś drewna mi, tak? 10 drewna brakuje. Kurde, chyba nie będę mógł nawet podnieść tego. A dobra, mogę. Dobra, zrobimy sobie bramę. No to będzie dużo wyjść z tej bazy. Raz, dwa, trzy duże bramy, cztery w sumie. Małych dużo, więc no nieźle, nieźle, nieźle. Jest inwestycja. No i co? I koniec tego. Nazbierałem się tyle i co? I znowu jestem pusty. Poszło wszystko. Cały kamień. Dwie szafy kamienia, jedna szafa drewna. Równo wychodzi. Równo wychodzi. Dobra, to co? Idziemy ustawiać. Idziemy ustawiać. Najpierw ustawmy tą nową bramę. No i się zastanawiam właśnie, gdzie ją postawić. Czy tak po prostu na środku, czy jakoś... Chyba po prostu na środku, słuchajcie, o tutaj postawię. Będzie jedna obok drugiej. Będzie można mamuty tutaj łatwo lurować do teamingu. No i dobra, i tak słuchajcie, tak zrobimy. Tu jest równo, więc będzie ok. Musimy zniszczyć kilka tych ścian niestety. Gdzie tylko połowę się odzyskuje z powrotem. Tylko połowę. Surowców. Czekajcie, bo te bramy coś tutaj mi nie chcę postawić dobrze. Może tak zróbmy. Czy tak jest dobrze? Czy tak jest dobrze? Będę musiał jeszcze tutaj te dwa murki zniszczyć, ale chyba jest ok. No i dobra, jest ok. Żebym bramy nie zniszczył od razu, nie?
i od razu zróbmy tutaj wejście pięknie. Wpisujemy pin. Dobrze. No i dobra, na przyspieszonym zacznę ustawiać ściany, tak żeby było na tym, bo to też 10 minut ponad, także poczekajcie chwilkę. Dobra, zaczynamy. Na przyspieszonym będziemy stawiać tutaj te ścianki. Zapraszam. Słuchajcie, tyle z tych ścian. Jeden rząd, no i tam 10 sztuk. Ze 3 niestety mi się zniszczyły niechcący przez małego laga. Także szkoda. O tyle dobrze, że mam drewno. Mam jeszcze 6000 drewna, więc kamieni nazbierać no też jest problem, ale przynajmniej drewno mam, więc mogę zrobić drugie tyle ścian mniej więcej w ciągu tych 2 godzin, myślę. Także zaraz się jeszcze spotkamy, zrobimy trzeci rząd. No i później zacznę jeszcze kombinować, co dalej. Słuchajcie, postanowiłem podjąć panie Actimela i zmierzę się z Raptorem Alpha 1:1. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Boję się, że może być kiepsko. Jeszcze z nim nie próbowałem. Tutaj mamy taki 8 level, więc akurat na taki testowy pojedynek. Także zobaczmy, jak tutaj to będzie wyglądało. Czekajcie, sobie tylko hapsnę. Żeby tam nic nie zaatakowało tego Viseriona, bo on strasznie słaby jest, przed chwilą zginął. Prawie. Prawie nie. Nie uzdrowiłem go nagle. No dobra, chodź tu. Zobaczymy, jak on będzie bił. Pamiętajcie, że poziom trudności, na którym ja gram, to jest 4-0. Chodź tu na dzidę. Hopaj dzidę. Dobrze właśnie, żeby był też obok tam, nie? Dobra. No tak jak wiecie co, tak jak z bykiem walka, Toreadora. Jeszcze. O, dobra, dostał, ja też dostałem. Ale powiem wam, że trochę mnie laguje. Dlatego może troszkę ciężko mi wymijać jego ataki. Poza tym szybki jest strasznie, może to przez to jest ten lag, wiecie, że on taki szybki, ale zobaczcie, on już tutaj dechnie. Z Karno bym się nie próbował, bo Karno wrzuci mi każdy atak. Czekaj, tylko zobaczę tego Viseriona, dobra. Bum! Dobra, solo, szkoda, że go wywaliło, oczywiście nie będę mógł zebrać lota. Dobrze, wiecie co, to ja wracam sobie do zbierania. Tutaj kamienia i metalu, także ryby. Dobra, słuchajcie, wszystko już oswojone. Zobaczcie, jak tutaj to wszystko fajnie, ładnie wygląda. 2 mamuty, tam są 4 T-rexy. Zrobiłem kolejne ściany, około znowu tam 150. Już połowę postawiłem. Chodź tutaj, dobra, chodź, stawiamy kolejne. Wiecie co, kupa roboty, naprawdę mam już dość. No, 8 godzin dzisiaj już nagrywam. Także bardzo dużo samego w zasadzie łupania kamienia i drewna i nawet tej strzechy przecież też potrzeba. Także ja dzisiaj już jestem, powiem szczerze, że znudzony trochę tym całym nagrywaniem. Po prostu za dużo tego, także następny odcinek prawdopodobnie udamy się do jaskini. Troszkę trzeba się uspokoić, tutaj tam tak jeszcze jeden wyżej. Trzeba się troszeczkę uspokoić z tym budowaniem, no bo to i tak nie zbuduję w jeden dzień tej bazy, ja to wiedziałem, że będę budował ją co najmniej tydzień. Tutaj kolega jakiś się stawia, chodź tu, chodź na solo.
Chodź na solo, kutasiarzu. No i kolegi już nie ma. Właśnie chciałem tutaj kilka karno oswoić, ale kurde, padł jeszcze. Ale akurat dzisiaj nie było żadnego karno. W jakimś następnym odcinku będzie Argentiva na kibelsach i kot na kibelsach, bo już mam na Argentivy mam wszystkie, na koty to mogę dwa oswoić na maksymalnych levelach. Prawdopodobnie one będą i tak w drugiej bazie, bo tutaj jest po prostu zbyt niebezpiecznie dla takich popierdółek, bo tutaj wpadnie po prostu Alfa T-Rex i myślę, że pozamiata tą bazę. Trzy rzędy muru to i tak jest jeszcze za mało. Jeszcze muszę zrobić te kolce, więc no, się zejdzie. Dopiero tutaj z 500 metalu zebrałem. No ale to i tak w sumie sporo. Metal w sumie jakbym się spiął, to mogę zebrać w jeden dzień te 2,5, znaczy 5000, bo 2500 to już przetopionego. Nie wiem, czy chyba mi nie starczy, kurde no. Chyba mi nie starczy tych murów. Jakbym poszedł na ten obelisk czerwony, tam naprawdę jest piękny resp tego metalu, po prostu cudowny. Metal mogę zebrać. Metal w zasadzie zbiera się szybciej niż kamień. Tak, ja tak uważam. Taka jest moja koncepcja, tak ja to widzę. Dlatego, no może się wybiorę jakiegoś dnia, pozbieram sobie tam to wszystko. Przy okazji, a przepraszam, czekajcie, bo do mnie dzwoni domofon. Dobra, już jestem z powrotem, także wybiorę się na ten wulkan, ale jeszcze zanim to wpadłem na dwa odcinki, jakie nakręcę, więc przyszły to będzie jaskinia, tak jak wam wspominałem, bo nie chcę też, żeby codziennie były odcinki zbudowania, między innymi dlatego. A drugi, prawdopodobnie, jeżeli uda mi się, to na weekend chciałbym wam wstawić karabin, snajperka, która ma 180% damage'u. Taka znalazłem ją w jakimś tam krysztale, także będzie fajnie. Zrobimy sobie naboje, mam już około 700 gunpowdera zrobione. Dlatego no troszkę tych naboi powinienem zrobić. I myślę, że zapolujemy tą snajperką na alfa raptory, na alfa karno. Zobaczymy, ile wiecie, damage'a jest potrzebne. Dobra, zabrakło mi trochę ścian, ale darujcie mi to proszę dzisiaj, bo już nie mam siły. Skończył mi się kamień, drewna też już została jedna szafa z trzech, dwie szafy poszły, czy tam nie, półtora mniej więcej. Ale zobaczcie, myślę, że widać, o co chodzi. O co chodzi, widać, będą oczywiście wieże. Będzie tutaj na tej ścianie będą dwie wieże, tutaj będzie jedna wieża, druga, no będzie... Myślę, że między 10 a 15 wież postawię, takich, które będą miały wysokość prawdopodobnie 5 rzędów, ale jeszcze muszę to wszystko przemyśleć. No tutaj jest dużo decyzji do podjęcia. No i właśnie dzięki temu, że będą inne odcinki, to będzie czas, żebyście się wypowiedzieli na ten temat. Bo wiedzcie, że ja niektóre odcinki nagrywam na zaś, po to po prostu, żeby nie wylądować z palcem w dupie i nie robić dla was beznadziejnych odcinków, jakichś takich nudnych, niefajnych, w których nic się nie będzie działo, powiedzmy, w których, nie wiem, no po prostu nic nie robię, tak? Nie wkładam wysiłku. A tak jak dzisiaj na przykład kolejny odcinek 8 godzin poświęcony, prawda? Dlatego pamiętajcie też zostawić łapkę w górę. Komentujcie, udostępniajcie filmy, jeżeli możecie, na swoich Facebookach, czy na Google Plus chociaż, albo w jakichś tam innych miejscach. Możecie mnie polecać, także dzięki za to wsparcie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Słuchajcie, ta baza będzie naprawdę zajebista. Ona będzie epicka. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Jakieś szybkie ataki zadaje. Ważne, żeby tamtego mamuta nie atakował. Dobra, dużo już tych strzał poszło. Dobrze, dobranoc. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Zaraz lurujemy tego kolejnego, ale tym razem troszkę inaczej, bo ja go nie mogę tankować, a on teraz na pewno tutaj na tym stegozał, żeby się zatrzymał, dlatego myślę, że tutaj mańka postawimy bliżej. I w ten sposób spróbujemy, żeby on też na mańku się zaagrował. No i dobra, to jest taka, myślę, okej, miejscóweczka.
No dzisiaj będzie masowe. Jeszcze teraz ze dwa mamuty by się przydało zaraz. Tamtego stegozaura, co już tutaj jest, i od razu postawię bramę, żeby tutaj już nie mogło nic wchodzić. Ja muszę zaraz pozbierać też mięso. No mięso niestety, a może w sumie i tym, i T-Rexem. Co on tam robi? Ktoś tam jeszcze kończy posiłek swój chyba, co? Możemy już do niego zacząć strzelać, bo ile tych strzał pójdzie? Z 10? Coś on tam długo, może jakiś ankilo. Ten ósmy to w sumie nie wiem po co mi jest. No ale będzie fajnie wyglądać, może jak będzie więcej takich T-Rexów. Co on tam robi? A może ja jestem za daleko? No chodź. No i co, teraz zawrotkę robi, czy idzie tutaj? No on coś tam je, jakiegoś... Tutaj tego pteranodona wystraszył. Panie, no chodź pan. Nie chcę cię już uśpić tutaj w takim momencie. A on mi wiem co robi, on mi atakuje mury. On mi po prostu atakuje mury. No i dobra, mamy go. Dobra. Przetrwanie. Dobrze, Maniek, spisz się, proszę. No i trochę tam dlatego z tego idzie. Dobra, i z tego zaur niestety zginie. Źle postawiłem tego mańka. O. Dobra. O kurde, ty maniek ma mało życia. Wiecie, jak mi maniek się wysypie, to będzie najgorsze w życiu, co mnie spotka. Maniek, ile masz życia? Kurde, ale że wiecie co? Niedobrze zrobiłem. Za bardzo go poświęciłem, także to już by było na tyle, jeżeli chodzi o tankowanie mańkiem. Bo przesadziłem teraz, naprawdę przesadziłem. No i mamy laga jakiegoś. Tutaj skorpion jest. Przesadziłem z tym mańkiem. Tutaj mamy kolejnego mamuta. To jest jakiś taki... Dobra, maniek, ty sobie tutaj będziesz musiał odpocząć. Ja cię będę musiał jakoś zaraz wyleczyć. Muszę cię wziąć tutaj za te mury. No i zobaczmy tego tutaj. No trochę życia stracił, ale nie jest jakoś tam bardzo tragicznie. Dobra, mańkę trzeba przeprowadzić naokoło. Mańkę trzeba tutaj wziąć naokoło. Niestety, dobra, wiecie co, pauza i zaraz do was wrócę. Dobrze, słuchajcie, już tutaj roślinożerni są nakarmieni, ale jeszcze teraz w międzyczasie zrobię te bramy i pójdziemy zbierać mięso dla mięsożernych. Dobrze, weźmy tutaj sobie kamień, nie pamiętam ile tego potrzeba. Muszę zrobić dwie duże bramy i dwie małe. Dobrze, zróbmy jedną. I czego nam brakuje? Kamienia trochę. Tutaj to powinno starczyć. Dobrze, robimy kolejną. Kolejne drzwi i teraz 3 do takich, czyli 60. Potrzebuję więcej drewna i więcej kamienia. Drewno mam tutaj, dobra, to bierzemy od razu.
Dobra, tyle chyba starczy. No i kamień mi się już, słuchajcie, kończy. Tyle, pozbierałem tego kamienia, naprawdę. Naprawdę, naprawdę. Dobrze, raz, dwa, trzy. Dobrze, robimy trzy. Myślę, że tutaj całkiem nieźle dzisiaj pójdzie, że dzisiaj to raczej nie poginą te pierdółki oswajane. Jeszcze raptora na 104 oswajam, bo akurat się tutaj zjawił, więc skorzystam z niego, wykorzystam go. Dobrze, no i pewnie może chcecie zobaczyć, jak bramę się stawia, więc postawimy kolejne bramy. Tutaj mamy pierwszą. Te Argentiwy są takie, kurczę, że mnie trochę irytują, denerwują, bo z nimi to nigdy nie wiadomo. Czekajcie, weźmiemy sobie tutaj i tutaj. 6. Dobrze, stawiamy bramę. Dobrze, mamy pin wpisany. Słuchajcie, pin to nie jest 5-5-5, tak jak wymyślicie, bo ja wpisuję po prostu na klawiaturze. Także ogarnijcie się trochę, bo to jest wręcz śmieszne, że myśleliście, że taki mogę mieć pin. Dobra, zabiję tą Argentiwę. Chodź tu. Dobra, mam pomysł. Headshot. Nie mam wody i jest problem właśnie. Co, nie trafiłem? Jest problem z wodą, słuchajcie, jest problem z wodą, bo nie mam jak się dostać do tej wody. I spać. No i dobranoc. Nie będę jej oswajał, bo nie widzę sensu. Dobrze, postawmy tutaj tą bramę. Dobra, tutaj chyba trzeba będzie coś... Zobaczymy, co tutaj wymyśleć. Dobrze. Jeszcze tutaj. O kurde, ale się straszyłem. No powiem wam, że mnie wystraszył chłopaczyna. Za takie coś... Śmierć. Tych brontozaurów. A chyba powinien. Teraz dostał na stówę. A ja marnuję durability kuszy. Dobra, jak to robimy? No trochę tam mi psuje, kurczę, tam się oswajają. No dobra, zobaczymy. Czekajcie, zobaczymy, co tutaj będzie. Pójdę do niego na tym T-Rexie. Nie wiem, czemu on brontozaurów nie atakuje. To mnie troszeczkę tutaj zastanawia. Dobra, jedziemy. Najlepiej oczywiście byłoby w maskę, ale już trudno. Nie pomagajmy mu zabić tego stegozaura. Przed chwilą mnie właśnie trzy T-Rexy zaatakowały jednocześnie, w takiej grupie były. No i to mnie właśnie troszkę zastanowiło. Zobaczcie, zabiłem stegozaura. No, troszkę chociaż pomogę sobie tą kuszą. Ale zaraz on mnie tutaj zacznie atakować na pewno. Chyba, że jeszcze na Ankylo się przerzuć. O, super, dzięki Bronek, że mi zasłaniasz. Nie wiem, czy nie zaatakowałem przypadkiem tego brontozaura, ale chyba nie. Jak tam sytuacja wygląda, powiedzcie. Wydaje mi się, że on już miał tutaj plamy krwi, ale chyba nie, może. Chyba nie, dobra, jeszcze brontozaur mi pomoże. Ale on się jeszcze dobrze trzyma. Strzelam z tej gorszej kuszy cały czas, no dobra. Szkoda, że mi nie... Szkoda, że nie streamuję, byście mi napisali. Jakby to, nie wiem, nie ma plam krwi po strzale, jakby nie wchodziło. Nie wiem, o co chodzi. Musi wchodzić. Szkoda, że nie w machę, no ale nie widzę akurat.
Jak będzie już tam jakaś krew na nim, to wtedy uderzamy T-Rexem, bo i tak fajnie właśnie go dobić, on dostanie kilka leveli. Co tu się stało? Co ja tego o zabiłem? Znaczy zaatakowałem? Dobra, szybko go tutaj dziobniemy. Zobaczcie, on długo tego brontozaura bił, chociaż w sumie już nie żyje. Chyba. Więc nie wiem. Dobra, szybko tutaj zgarniemy. No tam mi się też oswajają, kurczę, no. Co ty robisz, co ty robisz, co ty robisz? Co ty robisz, panie kolego? Jezu, długo będzie trwała ta walka, wiecie co? To tak troszkę żałośnie to wygląda. Nie no, kurde, no i czemu on mnie atakuje, powiedzcie? Czy dlatego, że jest alfa w pobliżu? Możliwe. Zobaczcie, a pójdę sobie tutaj na tą górkę i zobaczymy wtedy, co to będzie. Dobra, pauza. No i dobra, idzie na mnie, zobaczymy zaraz, czy on tutaj dojdzie. Chyba nie, on tutaj najpierw tego... Wsiadaj. Dobra, jedziemy. On już chyba ma te plamy. No i dobra. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie nam. O, teraz to się zbagował akurat, kurczę, jak ja już zsiadłem. Znaczy wsiadłem w sumie. Tu nie ma czasu, kurczę. A trzeba zabić go. No zobaczcie, nie ma jeszcze tych plam. O, już są. Dobra, jakieś tam pierwsze się pojawiły. No i dobra, mamy go. Kurde, i zjadł go. Widzicie, nie można tak zostawiać. No ale dobrze, i tak nic nie miał, bo... Zadałem mu jeden cios za dużo i nie wiem, czy to jest różnica w tym locie, czy nie jest, ale tam jakaś czapka tylko była. Także słuchajcie, no zobaczymy, tylko szybko wam pokażę, co tutaj spadło z niego. No, czapka i nic więcej. I levele. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć leveli, więc bardzo ładnie. Dobrze, ja zapauzuję i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Przykra wiadomość, słuchajcie. Mopishon nie żyje. Puściłem go na Enable Wandering. No i on chyba spadł tutaj. No ja nawet zapomniałem o tym. No ale on musiał spaść, bo nie mógł wyjść stamtąd. Po prostu zleciał z tej skały. No i niestety wypad się wyłożył na cyce i lipa, no. Szkoda mał piszonka, bo swajałem go tam 40 minut. No ale zobaczymy, może uda się zdobyć jakieś kibelsy. No małpy są naprawdę beznadziejne, jeżeli chodzi o ten Fiber. Moim zdaniem to jest głupota jakaś. Znaczy pewnie jeszcze wejdzie jakiś update polepszający te małpy, ale póki co to jest naprawdę granie warta świeczki, jeżeli chodzi o ich oswajanie, bo szybciej się zbiera siklem. Są też wolne, mają mało życia, poza tym trzeba je wypuścić luźno, a one są słabe, także lipa, 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 lipa. Dobra, ja wracam do budowania, mam już 6000 drewna i około 2000 kamienia, także niedługo już zacznę budować. Zrobimy dzisiaj, mam nadzieję, dwa rzędy muru, także bryby. Dobra, słuchajcie, pokażę wam teraz, jak się przepierdala hajs i ogólnie to, co zrobiłem w około 6 godzin zbierałem to, co tutaj mam. Mogłem troszkę więcej zebrać, ale robiłem też inne rzeczy, między innymi oswajanie. Są dwa nowe mamuty już oswojone, dwa nowe z tego. Dwa nowe T-Rexy, tutaj jeden się zaraz kończy, zobaczcie, już tutaj mu niewiele zostało. No, także tutaj codziennie będę oswajał prawdopodobnie dwa T-Rexy, jeden, dwa jakieś mamuty, także tutaj będzie w tej bazie naprawdę bardzo dużo dinozaurów. No bo po prostu to jest wygodne, tak? Ja mogę je zostawić na pół godziny i nic im się nie stanie. No może pół godziny to przesada, no ale 20 minut i one sobie przejdą przez bramę. Właśnie jeszcze tutaj gdzieś jedną bramę postawię.
bo jednak przydaje się tutaj wychodzenie. Zniszczyłem już trochę fundamentów tam z przodu, więc widzicie, tutaj drzewa się fajnie zrespiły i skały, także tutaj będzie fajnie. Później jeszcze jak zrobimy ten mur, to jeszcze będzie troszeczkę bliżej, będą te drzewa i moim zdaniem to fajnie. Dobrze, idziemy dalej. No muszę po tą wodę skoczyć, cholera, no właśnie. No i dzięki temu, że miałem ptaszora, to mogłem sobie latać, bo tutaj woda, no tu jest strasznie gorąco i tutaj woda co chwila schodzi. Może... coś tutaj lata. Może jakbym zmienił... zobaczcie, jak tutaj to spajanie. No jakoś tam powolutku, ale idzie. Może jakbym zmienił armor, to by mi tak nie schodziło, bo on po prostu się przygrzewa w tym armorze flakowym. Zbroi tej płytowej. Dobra, stawiamy. Dobrze. Nie wiem, czy ta brama tam dobrze jest postawiona. Coś mi się tam nie podoba, wiecie. Trzeba będzie sprawdzić, czy one mogą przez nią przejść. No i siadam. Dobrze, mamy wszystko, jest przygotowane. Dealer chyba nie da plamy. No dobrze, moi drodzy, to ja idę po mięso dla mięsożernych. Wrócę do was za chwilę z update'em, zacznę zbierać tutaj drewno i tak dalej, także byryby. Dobra, słuchajcie, jest sytuacja taka, że jest po prostu alfa. Tak jak wam mówiłem, tutaj często się respią alfy. Spróbuję go zabić tym moim paleronem, ale no nie wiem, jak to pójdzie, on jest jeszcze słaby. Ale spróbujmy, nie wiem, kurczę, nie sprawdziłem, jaki level ma ten raptor, ale znaczy nie powinno być chyba problemu, tak mi się wydaje. No, on ma 500 damage'a, ten mój T-Rex. Ale zobaczcie, już nie mam staminy, a on jeszcze nie ma chyba ład z krwi. Nie, dobra, już się zaczynają. Także nie, wiecie co, tak nie wiedziałem w sumie, jak ta walka przebiegnie. Ale myślę, że to jest mały level tego raptorka. No i wiecie co, szkoda. Szkoda naprawdę duża, bo przed chwilą wrzuciłem mięso dla mięsożernych, a tak to bym wrzucił, zobaczcie, od razu 20 prime meat'a do takiego jednego i na przykład ten raptor to by się już w połowie oswoił, także szkoda. No, zobaczcie tutaj. Aha, to teraz jesz, no to kurde zajebiście. No bo on był pusty, dlatego on zjadł. A szybciutko tutaj coś trzeba przemać. Dobra, i szybko tak. Ale żem odjebał. Maniek. Maniek. Często o tym zapominam. Często o tym zapominam. Już właśnie idę na jakąś alfę. No i niestety jestem głodny, tak? Bez mięsa idę zwykłego, no i później tak to się kończy, że tutaj nie ma. Zobaczmy, ile leveli mu wpadło. Który level miał? Kurczę, nie sprawdziłem. No, 3 levele, więc całkiem spoko. Równo 3 levele. Więc fajnie wpadło. Tutaj ten mini będę mu dodawał. No i dobrze, z update'ów to tyle. Ja zacznę zbierać już te drewno, bo tutaj jestem w zasadzie do tego przygotowany. Dobrze by było zrobić no jakąś wodę, tak? No tutaj doprowadzić kilka tych rurek z dołu by się przydało, ale jakoś tak mi się nie chce. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Czy przejdę? Przejechać. O, już byłeś, come on. Przechodź. Dobrze, słuchajcie, za chwilę do was wrócę z jakimś update'em. Czas na update. Zobaczcie, ile tutaj, jak tutaj już czyściutko jest, wyczyściłem naprawdę dużo. Mam 2,5 szafy drewna. Plan jest taki, żeby było 3 szafy drewna i wtedy wrócę już mańkiem z powrotem na chatę. Jeżeli chodzi o spajanie, to jest całkiem nieźle. Zobaczcie, tutaj już się kończy. Tutaj też. Tutaj to pewnie, tak, tutaj też się kończy. Tutaj jakaś taka połowa, no troszkę 2/3. Raptor zaraz koniec. I tutaj pewnie jest co, z połowa. Tak, tutaj nawet niecała połowa. No i jeszcze tutaj jeden mamut. Też niecała połowa. No niestety... obok jest Karno Alfa i ja tak nie wiem, czym mogę go zabić, bo w sumie nie mam takiego dinozaura. No zależy, jaki on ma level. Jeżeli ma jakiś 40+, to nie wiem, czy Baleron sobie z nim poradzi, szczerze mówiąc.
Pamiętam, jak wtedy biłem mojego pierwszego Karno Alpę, no i tam było dość niebezpiecznie. To prawie mi ten mój T-Rex zginął, który miał 100 level. No ale tutaj mam 600% damage'a. Bardzo mało staminy i 2200 HP. Wtedy chyba tamten T-Rex miał 800% damage'a, więc dużo więcej. O, zobaczcie, tam jest. Zobaczmy, jaki to jest level. 36. Nie wiem, no kurczę, nie wiem, co o tym myśleć, wiecie co? Najchętniej to ja bym go zwabił tak, żeby on się gdzieś tutaj nam zbagował. No i z tej kuszy do niego bym postrzelał, bo zobaczcie, no ja mam tą kuszę wypasioną, 240 strzał udało mi się tutaj zabrać. Także no nie wiem, czekajcie, przejdziemy może gdzieś tutaj na górę. I on może nie będzie w stanie przejść, no nie wiem. Ryzykowne, prawda? Troszkę, ale zobaczymy, no zobaczymy, zobaczymy, zaraz. Także zabijemy tego Karnosa. No widzicie, jaką sobie miejscowy wybrałem, całkiem przyjemna. Tutaj będzie co chwilę jakiś atak na tą bazę. No nie wiem, wiecie co, no wszędzie teraz w zasadzie. No zobaczcie, tu jest taka w sumie miejscóweczka, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W zasadzie nie wiem, co się stanie, jak zaatakuje Alfa, ten T-Rex. Nie wiem, czy tutaj te strzały dojdą do tego Alfa Karno. Spróbujemy go wyczuć, spróbujemy go jakoś tak zaatakować, żeby on widział, że ja tu jestem. Chyba póki co jeszcze nie dostał. Kurczę, no żebym miał karabin, to wtedy bym na pewno wiedział, że trafię. Może jestem troszkę za daleko, co? Ale miejscowa byłaby dobra, tutaj zobaczcie, on by nie przyszedł chyba. Tam wyżej mogę? Nie, tam nie mogę. No szkoda, żeby tutaj się wysypać. Kurczę, no jak to zrobić? Dobra, wiecie co, zapauzuję, bo tutaj to troszeczkę chyba potrwa, ale już jak będę miał sposób, to odpauzuję. Dobra, wiecie co, zrobię prawdopodobnie głupio, ale spróbuję do niego po prostu strzelać z T-Rexa. Czekaj, zmienię tą lepszą kuszę. No i powiem wam, że nie wiem, czy on dostaje, czy nie dostaje. Czy jestem na przykład za daleko, żeby on... Żeby on się na mnie przerzucił, czy nie? Zobaczcie, że on nawet nie atakuje. Fajnie będzie wyglądało. No ale dobra, przejdźmy tutaj do robienia tego wszystkiego. Około 4000 kamieni... Nie, 6000 kamienia i około 9000 drewna, słuchajcie. Teraz właśnie będę to przepierdzielał. Jedna ściana to jest 40 kamienia, 20 drewna, 15 strzechy. Pewnie strzechy mi zabraknie, bo mam tylko jedną szafę, czyli około 3000. Dobrze, weźmy 3. No i weźmy kamień i jedziemy. I jedziemy, słuchajcie, będzie hardcore. Będzie hardkorowo. Jakby to powiedział Koksu. Z tego zrobię ile? 100 ścian około, tak? Nie, więcej ścian. No, starczy tylko na jeden rząd, cholera, na drugi rząd nie starczy. No ale zobaczymy. No dzisiaj jeszcze zdążę zrobić, bo jest 16, ja zacząłem mniej więcej o 10, pół do 10. Także jeszcze ze 2 godziny mam, więc może uda się zrobić trzeci rząd, a w następnym odcinku byśmy zrobili jeden rząd, ten taki z kolcami. Czekajcie, bo tutaj mi się skończyło. Zaraz wam tutaj dopowiem. Dobra, taki z kolcami. Aczkolwiek tym razem zrobimy sobie kolce drewniane na początku, bo musiałbym zrobić około 100 sztuk kolców metalowych, a to oznacza, że potrzebowałbym 5000 metalu, bo one są naprawdę drogie. Także musicie mi wybaczyć, ale jeszcze nie będzie tych kolców zrobionych, ale one będą wkrótce
Najpierw zrobimy tutaj wszystko dookoła, tak jak być powinno. W sumie nawet bazy jeszcze nie ma, tak? Bo tutaj jest tylko chatka ze skrzynkami i to w sumie tyle. No i zobaczcie, już nie mam połowy tych zapasów, które tutaj nazbierałem. Cały dzień. Cały dzień. Katastrofa, wiecie co? Masakra, jak to... Człowiek cały dzień zbiera. Zobaczcie, jak mi level idzie. Już mam... Zobaczcie, ile mam expa. Mam 120 tysięcy prawie. Mam 76 level. Niedługo będzie znowu maksymalny, bo oni tutaj zwiększyli ten limit. Najpierw napisali, że 77, a później, nie wiem, czy przez błąd, czy nie, ale później pisali, że jednak... 80, także nie wiem, no zobaczymy, jak to wejdzie, ale myślę, że bardziej 77, no bo ten 80 to chyba ktoś tam przesadził. Ale przepierdzielam hajs. No i nie ma kamienia. Oh, ból dupy. Maniek już jest w domu, ja tutaj przyleciałem sobie teraz Argentivą, Viserionem. On, z nim się fajnie zbiera ten kamień, bo pakujemy na niego, on ma prawie 1000 kapa, pakujemy na niego, lecimy, odstawiamy i tak dalej, i tak dalej. Także to jest fajne. Oczywiście najlepiej byłoby budować, drewniane buduje się, nie wiem ile szybciej, no 100 razy szybciej, bo możemy od razu na mamusie budować, a niestety tutaj potrzebujemy i drewna, i kamienia. Dlatego nie mogę budować od razu podczas wydobywania, tylko muszę je najpierw do bazy przywieźć, a dopiero później mogę je mieszać, tak, ze sobą, żeby tak jak tutaj dobierać sobie potrzebne rzeczy. Jak już 120 ścian wyjdzie, więc jeden rząd tylko. Nie wiem, chcecie, żebym... Niektóre osoby pisały, że chcecie, żebym pokazał wam sam efekt cały, tak? Więc nie wiem, jak mam to zrobić, naprawdę. Nie wiem, jak mam wam pokazać jakby cały ten... nie efekt, tylko źle powiedziałem. Nie efekt, tylko ten czas poświęcony na zbieranie tego. No jak ja mam wam zrobić film z 6 godzin? No muszę przecież pauzować te filmy, no bo inaczej nie ma opcji. No totalnie nie widzę, sposobu, jakby to mogło być zrobione. Dobra, kamień się znowu skończył. Także wybaczcie, no pokazuję wam efekt stawiania tych ścian przynajmniej, tak? No zobaczcie, już ten film ma tyle czasu. Więc jak ja miałbym się zmieścić czasowo? Dobra, mamy 100. Mamy 100, ale to jeszcze za mało. Potrzebuję, Jezu, wiecie co, ja potrzebuję około 1000 tych ścian, żeby ta baza wyglądała tak, jak ja sobie tutaj to wszystko zaplanowałem, także nie wiem, czy to w ogóle będzie wykonalne. Zróbmy tą bramę jeszcze. Nie mam surowców, tak, czegoś mi tu będzie brakowało. Będzie mi brakowało kamienia. Dobra. Mogę, czy nie mogę? Nie, czegoś drewna mi, tak? 10 drewna brakuje. Kurde, chyba nie będę mógł nawet podnieść tego. A dobra, mogę. Dobra, zrobimy sobie bramę. I to będzie dużo wyjść z tej bazy. Raz, dwa, trzy duże bramy, cztery w sumie. Małych dużo, więc no nieźle, nieźle, nieźle. Jest inwestycja. No i co? I koniec tego. Nazbierałem się tyle i co? I znowu jestem pusty. Poszło wszystko. Cały kamień. Dwie szafy kamienia, jedna szafa drewna. Równo wychodzi. Równo wychodzi. Dobra, to co? Idziemy ustawiać. Idziemy ustawiać. Najpierw ustawmy tą nową bramę. No i się zastanawiam właśnie, gdzie ją postawić. Czy tak po prostu na środku, czy jakoś
Chyba po prostu na środku, słuchajcie, o tutaj postawię. Będzie jedna obok drugiej. Będzie można mamuty tutaj łatwo lurować do tamingu. No i dobra, i tak słuchajcie, tak zrobimy. Tu jest równo, więc będzie ok. Musimy zniszczyć kilka tych ścian niestety. Gdzie tylko połowę się odzyskuje z powrotem. Tylko połowę. Surowców. Czekajcie, bo te bramy coś tutaj mi nie chcę postawić dobrze. Może tak zróbmy. Czy tak jest dobrze? Czy tak jest dobrze? Będę musiał jeszcze tutaj te dwa murki zniszczyć, ale chyba jest ok. No i dobra, jest ok. Cześć, witam wszystkich na kanale Riser, w grze Ark, Survival i Wolf. Dzisiaj, moi drodzy, kolejne budowanie. Trochę się ostatnio wkurzyłem, a nawet bardzo, na to, że tych mamutów się nie udało oswoić. No bo po prostu one są mi tam potrzebne, dlatego dzisiaj idę swoim mamutem. Mam na sobie 2000 narkotyku, bo dzisiaj będzie tam masowe oswajanie stegozaurów. Jeżeli będzie, to brontozaurów, jeżeli będzie dużo, to mamuty oczywiście, na pewno przynajmniej dwa. Jeżeli będą jakieś T-Rexy, to T-Rex na 40 levelach około, tak żeby tą bazę tam zapełnić takimi dużymi dinozaurami. Także tutaj dzisiaj będzie bardzo dużo roboty przede mną. Mam nadzieję, że uda mi się tam jakoś bezpiecznie dojść z tym mamutem, że on pozbiera tam tą trawę, która mnie strasznie irytuje, bo naprawdę to nie fajnie wygląda, takie zarośnięte te chaszcze. Nie widać tych fundamentów, jak się stawia itp. itd. Dlatego dzisiaj będziemy rozbudowywać mury. Najpierw pozbieram sobie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo drewna. Taki jest plan na dzisiaj. Weźmiemy sobie to jajko. Nie wiem, jak mamut sobie radzi z brontozaurami. Już tutaj się, zobaczcie, na mnie szykują. Dzisiaj na pewno będę zbierał bardzo dużo drewna, no i później też kamienia. Najpierw wyczyszczę całą tą miejscóweczkę z drewna. Chciałbym zebrać tak 3 szafy drewna minimum dzisiaj. I o kurde, nie wiem, czy to jest wykonalne, ale z 5 szaf kamienia raczej nie dam rady. Nie wiem, czy uda mi się, ale po drodze chciałbym też zgarnąć ankilo moje. Zobaczcie, jest małpa. A tak szukałem. Moje ankilo, żeby do tej bazy już nowej je przetransportować, ale to w międzyczasie, także zobaczymy. Może też zniszczę tamtą bazę, to w jakieś tam surowce zgarnę, zobaczymy. Także dobra, ja idę dalej sobie do tej bazy naszej, zacznę tam przygotowywać się do tego oswajania. Was zapraszam bardzo serdecznie, zaraz się widzimy. Dobrze, wiecie, co udało się dojść. Jest co prawda noc, ale mam nadzieję, że widzicie tutaj wszystko, co się dzieje. No i zaczniemy szybciutko oswajać. O, zobaczcie, jest ptera, no to może nawet takiego pteraska byśmy strzelili. Tylko skuszy to ja go prawdopodobnie zabiję, jeżeli ma mały level, dlatego zacznijmy tutaj od tego stegozaura. Panie stegozaur, jak tam? 32 level. Możemy zacząć coś tutaj. Jest rano, więc mogę się tutaj przejęzyczać często. Panie, śpi. O, tutaj bym cię zaprosił. No tam bym nie sieknął, to bym spadł. Dobra, bardzo ładnie pan wylądowałeś. One mają dużo torpora, więc się nie musimy martwić. Najpierw wszystkie spróbuję tutaj polurować, a później dopiero... Gdzieś tutaj był jeszcze jakiś, czekajcie, tutaj mamy mamuta. To mamuta, nie wiem, czy mamut przejdzie tutaj. Czekajcie, możemy, o, tak, o, sprawdzić szybciutko. No, nie można sprawdzić. Dajmy mu tak mało damage'a w nogę.
i zobaczmy, czy on przejdzie tędy. Możliwe, ale... ale chyba nie jednak. Chyba, kurczę, muszę go... O, no, jedna noga, dawaj. Dawaj, chodź. No to będziemy musieli go inaczej zlurować, na oko. Co prawda to taki pistowaty jest mamut. No ale będę potrzebował kilka mamutów. Także lurujemy wszystko. Jeszcze tutaj tego stegozaura też chyba zgarnę przy okazji. Przydałby się mamut taki na 50, tak jak wtedy oswajałem. To byłby idealny. No i przestań mi tutaj... O, proszę, jaki agresywny pan kolega, coś się tutaj nie podoba. 50 idealny czas, tak? Idealny czas oswajania, mniej więcej 6 godzin. No i tyle tutaj, co tam się dzieje. Co, straciłeś zainteresowanie mną? Czy się zlagowałeś, paruwo ty? Jest zablokowany na tym drzewie. Ojej, wie co, bo on mi sieknie, a ja wylecę. No i dobra. No właśnie, widzicie, prawie tutaj się bym wysypał. No i zrobimy dzisiaj bramę, bo mam inny pomysł już na te mury. Także dzisiaj postawimy... O, i tam jest też T-Rex. Jaki level? 48, no to bardzo ładnie. Słuchajcie, dzisiaj może być tutaj porządnie dość. Już zaczynajmy tutaj układać. Jeszcze jedna strzała, czy tam ze dwie może. No i dobrze, dobranoc. Mamy kolejnego mamuta, mamy stegozaura. Bierzemy tego... O, tutaj takiego chcecie? Na razie nie, później, bo one mają mało torpora, a ja tutaj muszę polurować. Dlatego dobra, tego T-Rexa, gdybym tam mógł, chyba do niego nie dostrzelę, coś mi się tak wydaje. Chyba do niego nie dostrzelę. Ciekawe, czy on przejdzie przez te mury. Mamut nie mógł. Mamut. No zaraz zobaczymy, czekajcie, dawaj go. Dawaj go. A to female był, czy male? Bo... co tutaj jest? Female, no to w ogóle by było bombowo. Z tym, że ja chyba nie utrzymałem... Kurczę, teraz nie trafiłem. Aha, tutaj są dwa. Dobrze, no to sprawdźmy. Kurczę, no. Sierp mi się wyjął. Czekajcie. 8. Mail i 48. No to 8 to nie chcę. Myślę, że dostał. Zobaczymy, czy on złapie agro. Na pewno łapie już ten 8. No dobra, to weźmy go też. No on tutaj będzie jadł wszystko, co jest po drodze. O kurde. Słuchajcie, dwa mnie gonią. Kurde. Oh, help me. Dobra. Ciśniemy go. Maniek, ty tutaj przeżyjesz.